Tym razem przepiękne okolice Beskidu Żywieckiego gościły nie turystów, a polską rajdową czołówkę. Rajd Wisły był szóstą tegoroczną eliminacją Mistrzostw Polski i zarazem Mistrzostw Europy o współczynniku 2. Lista startowa zawierała 87 załóg z Polski, Czech, Słowacji i Niemiec. Zawodnicy mieli do przejechania w 2 dni trasę o długości 588 km, z czego niemal 243 km stanowiły 24 odcinki specjalne. Na starcie zjawili się wszyscy najlepsi polscy kierowcy, z wyjątkiem Krzysztofa Chłowczyca. Kibice zastanawiali się, czy Janusz Kulik przedłuży swoje szanse na obronę tytułu mistrzowskiego w walce z Robertem Gryczyńskim, a także czy najszybsi kierowcy grupy N zdołają nawiązać walkę z Leszkiem Kuzajem. Dwa rajdy dojechane w ogóle na jakimś tam przyzwoitym miejscu, to może być nawet czwarte, dają na Mistrzostwo Polski i teraz zobaczymy, jak się będzie sytuacja na trasie układała. Jeżeli będziemy mogli ten rajd wygrać bez zbytniego ryzyka, to pewnie się o to pokusimy. Jeżeli to będzie za sobą pociągało duże ryzyko, to nie wiem, naprawdę trudno mi powiedzieć. No, to jest nasz rajd, chcielibyśmy tu pojechać jak najszybciej, ale zdaję sobie sprawę z tego, że no, w szczególności sponsorom strasznie zależy na tytule Mistrza Polski. Wisłę lubię, to są fajne OS-y. Pierwszego dnia pewnie będziemy walczyć, a drugiego zobaczymy, no, jaki będzie układ sił. Myślę, że wiele się to może wydarzyć. Jak zwykle Wisła lubi zaskakiwać aurą, pogodą i myślę, że będzie duża wojna oponiarska, bo nie zanosi się na to, żeby było sucho. Rajd Wisły, mój ulubiony rajd, 2 razy wygrany w grupie N. Mam nadzieję, że uda mi się powtórzyć i przypieczętować zwycięstwem po raz trzeci. Między innymi dlatego jest mój ulubiony, bo to zawsze jest olbrzymia konkurencja i wygrać go, czy być na dobrym miejscu, jest wyjątkowo nobilitujące dla zawodnika i dające dużo radości całej ekipie, myślę, i sponsorów wszystkim. Te nowe odcinki są bardzo trudne. 2 bardzo trudne odcinki, wymagające ogromnej precyzji, ale nie zapominajmy o odcinkach sztandarowych rajdu Wisły, które naprawdę wymagają ogromnej techniki, odwagi. Tutaj trzeba się przełamać, żeby zrobić dobry czas. To jest bardzo ciężki rajd i bardzo piękny rajd. To jest chyba najlepszy rajd w tej chwili w Polsce, jaki jechałem. Piękne odcinki, polegające tylko i wyłącznie na technice. No, myślę, że na pewno będę mógł tutaj powalczyć w mojej klasie. Chciałbym przede wszystkim, żeby to złe fatum, które ciąży tak nade mną, żeby w końcu odskoczyło i żeby od tej pory było dobrze, bez awaryjnie, bez problemów. A jeżeli to będzie, przestanie nam sprawiać problemy, ja myślę, że jesteśmy na tyle przygotowani, że powinno być ok. W sumie jesteśmy przygotowani do Wisły sprzętowo i treningowo, tylko rozchorowałem się dzisiaj, nie wiem, jak jutro będę się czuł. Ale zakładamy, żeby jechać na swoje trzecie miejsce. Zobaczymy, nie wiem, jak Janusz pojedzie. Jak będzie mokro, to będziemy mieli szansę nawiązać walkę, a jak nie, to nie będziemy się ścigać. Zobaczymy po pierwszych kilku OS-ach, jaka będzie sytuacja i wtedy zdecydujemy, co robimy. Trasy są niezwykle trudne w stosunku do rajdu, który był poprzednio. Ja myślę, że tak naprawdę to jest dopiero pierwsze podejście do tego samochodu, gdyż tą jazdę na rajdzie warszawskim trudno nazwać rajdową. Tam w zasadzie nie wykorzystywaliśmy tego samochodu ze względu na specyfikę trasy. Mistrzowie Polski Janusz Kulik i Jarosław Baran w Renault Megane Maxi jako pierwsi wyruszyli do walki. Aby zwiększyć szanse na obronę tytułu, musieli wygrać i czekać na błędy Gryczyńskiego. Rozpoczęli ostro, wygrywając 5 z 6 pierwszych odcinków specjalnych. Oczywiście dało im to pierwsze miejsce w rajdzie w połowie pierwszego etapu. Lewy 4 plus szczytem ciąć ciasny, 100, lewy z hamowaniem, prawy 4. ...24 punkty nad Kuligiem i Baranem na 2 rajdy przed końcem sezonu to spora przewaga. Jednak Robert Gryczyński i Tadeusz Burkacki w Toyocie Corolli WRC zdawali sobie doskonale sprawę, że ten komfort nie może zanadto ich rozluźnić. To grozi poważnymi błędami. Dlatego postanowili walczyć o zwycięstwo. Wygrali OS numer 4, 4-krotnie byli drudzy i raz trzeci. Efekt? 2. pozycja po 6 odcinkach specjalnych.
Równie klarowną sytuację mieli przed rajdem Piotr Świeboda i Artur Skorupa jadący Mitsubishi Lancer Evo 4. Ich przewaga w grupie N nad pozostałymi konkurentami również narzucała taktykę spokojnej jazdy. Tak też było. Pierwsze OS-y przejechali dość wolno, zajmując czwarte miejsce w Ence. Jedenaście punktów straty do Świebody i Skorupy mieli Robert Herba i Jacek Ratę w Mitsubishi Lancer Evo 5. Żeby przedłużyć szansę na tytuł w Ence, musieli zwyciężyć. Rozpoczęli od wygrania w grupie pierwszego odcinka, a potem znajdowali się na drugich miejscach za Kuzajem i Górskim. Jarosław Pinele z Mirosławem Knapikiem w odbudowanym w ostatniej chwili Lancerze Evo 4 wystartowali dość dobrze. Pierwsze odcinki specjalne to czasy w okolicach piątej pozycji w grupie. Pechowo ułożył się ten rajd dla Wiesława Steca i Stanisława Bazana. Lubelska załoga zdołała przejechać tylko 6 odcinków. Powodem rezygnacji było zniszczenie chłodnicy oleju przez rozpadającą się oponę. Leszek Kuzaj i Andrzej Górski w Lancerze Evo 5 przyjechali do Wisły wygrać grupę N i jeśli pogoda na to pozwoli, powalczyć o jak najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej. Na pierwszym OS-ie ulegli Herbie, ale pozostałe 5 padło ich łupem, a odcinki 5 i 6 zakończyli na trzecich miejscach w klasyfikacji generalnej. W połowie dnia prowadzili w grupie N. Jerzy Wierzbołowski z Bogusławem Lepiarzem w Fordzie Escorcie jechali na swoim normalnym poziomie, uzyskując rezultaty porównywalne z 5., 6. autem grupy N. Znajdowali się pod koniec pierwszej dziesiątki. Marek Gieruszczak i Marek Skrobot w Toyocie Selice po pierwszych 3 odcinkach byli na 3. miejscu w generalce. Potem awaria pierścieni w silniku spowodowała spadek mocy auta i zmusiła załogę do wolniejszej jazdy. Cezary Fuchs i Marek Ziemski w Toyocie Selice GT4 jeżdżą z rajdu na rajd coraz szybciej. Kulik i Gryczyński są jeszcze poza ich zasięgiem, ale z Gieruszczakiem walczą ramię w ramię. Po 6 OS-ach 3. miejsce w rajdzie. 120. Przyhamuj w siodle, lewy 5,5. 50, prawy 5,5 z plusem. Wojciech Zaborowski i Tomasz Malec w Mitsubishi Lancer Evo 3 pierwsze odcinki przejechali bardzo szybko. Mimo, że przegrywali je z Kuzajem i Herbą, to prowadzenie nad Świebodą po 6 odcinkach specjalnych można uznać za sukces. Bartłomiej Baniowski z nowym pilotem Maciejem Bocheńskim w Subaru Impreza nie będą mile wspominać tego rajdu. Już na pierwszym OS-ie wylądowali na krótką chwilę w rowie. To był zły znak, bowiem awaria na odcinku 10 wykluczyła ich z rajdu. Odwieczni rywale Baniowskiego, także w Subaru, Dariusz Poletyło i Jacek Ściciński nie mieli takich kłopotów. Jechali swoim tempem, co w połowie dnia dawało 7. miejsce w grupie N. Zbigniew Stec z Robertem Bromkę coraz lepiej radzą sobie swoim Lancerem Evo 5. Spokojna i precyzyjna jazda zaowocowała 5. miejscem.
bracia Paweł i Tomasz Dytko w Fordzie Escorcie zapewne szybko zapomną o rajdzie Wisły 98. Trudno się dziwić, przejechali tylko 3 odcinki specjalne. Mariusz Ficoń i Tomasz Ochman, Citroen Saxo Kit Car byli faworytami klasy A6. Jednak okazało się, że właśnie w Wiśle przybyli im groźni konkurenci. Do tego doszła awaria półosi, strata kilkudziesięciu sekund i druga pozycja w klasie po 6 OS-ach. Łukasz Sztuka ze Zbigniewem Cieślarem w Skodzie Felicji Kit Car należeli właśnie do rywali Ficonia. Jednak po pierwszych odcinkach rajdu ustępowali mu minutę. W A6 dość niespodziewanie, ale zasłużenie prowadzili Damian Gielata i Maciej Baran w kolejnej Felicji Kit Car. Nad załogą w Citroenie mieli 32 sekundy przewagi. Druga część dnia to zmienne warunki pogodowe. Kulik i Baran nie byli tym faktem uszczęśliwieni, wiadomo. Jedna napędzana oś na mokrym ustępuje dwóm. Przez padający deszcz ich przewaga znacznie topniała. Po ostatnim rozgrywanym w ciemnościach odcinku 12 wynosiła jedynie 15 sekund. Gryczyński z Burkackim właśnie w deszczu poczuli swoją szansę. Przyspieszyli i wygrali 3 odcinki specjalne, w tym 2 ostatnie, zbliżając się do Kuliga i Barana. Po pierwszym dniu załoga Toyoty zajmowała 2. miejsce. Nadal bardzo spokojną, można by rzec, wyrachowaną jazdę prezentowali Świeboda i Skorupa. Podróżowali bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. Po pierwszym etapie znajdowali się na 4. miejscu w Ence i 8. w klasyfikacji generalnej. Herba i Ratę w dalszym ciągu próbowali uprzykrzyć życie Kuzajowi. Wygrali z nim odcinek 9, na pozostałych będąc na 2., 3. miejscach w klasie. Po pierwszym dniu 2. miejsce w grupie N. Pineles i Knapik wciąż jechali w okolicach 5., 6. miejsca w klasie, walcząc ze Stecem. Pierwszy etap zakończyli na 6. miejscu w klasie, 10 sekund za nim. Padający pod koniec dnia deszcz najpierw zaskoczył Kuzaja na odcinku 9, ale potem pozwolił mu pokazać swoje umiejętności. Leszek wygrał odcinek 10, na 11 był 2, na 12 3, co pozwoliło mu zakończyć dzień na 3. pozycji w generalce. Do prawy 2 ciąć syf. 120, prawy 4 późno. Wierzbołowski i Lepiarz zakończyli pierwszy etap na 10. miejscu, prezentując znane walory. Gieruszczak i Skrobot baczniejszą uwagę zwracali na to, aby dojechać do mety niż na walkę z konkurentami. Mimo osłabionego silnika po pierwszym dniu zajmowali 5. lokatę. Na ostatnich 3 odcinkach specjalnych Fuchs i Ziemski stracili 3. pozycję na rzecz Kuzaja. Przegrali z nim odpowiednio 25, 8 i 6 sekund. Dzień zakończyli z 15-sekundową stratą. Dzielnie walczący Zaborowski i Malec zajęli na OS-ie 10. 3. miejsce w generalce. To spore osiągnięcie. Po pierwszym dniu 3. lokata w grupie N. Udało się. Poletyło ze Ścicińskim zakończyli dzień na 15. miejscu i 7. w grupie N. Stec z Bromkę na OS-ie numer 8 zaliczyli rów. Mimo to skończyli pierwszy etap i to na dobrej 11. pozycji w generalce i 5. w Ence.
Ficoń i Ochman próbowali odrobić pod koniec dnia nieco strat do Gielaty. Niestety nie udało się. Po pierwszym dniu 12 miejsce w generalce i drugie w A6. Pięćdziesiąt sekund za Ficoniem. Na trzeciej pozycji w klasie skończyli etap Sztuka i Cieślar. Natomiast niespodzianką była doskonała postawa Gielaty i Barana, którzy prowadzili w A6 i byli na 9 miejscu w generalce. Tomasz Kuchar i Maciej Szczepaniak prowadzili w klasyfikacji Mistrzostw Polski w klasie N3. Ich walka z braćmi Bębenkami i Ratajczykiem z Sobczakiem przez cały sezon była wspaniała. Tu po pierwszym dniu prowadzili Bębenkowie 40 sekund przed Ratajczykiem i 44 sekundy przed Kucharem. Nawet indyki ciekawe były, jak zakończy się ten pasjonujący rajd. Kulik i Baran na pewno też, ale oni w przeciwieństwie do ptaków mieli na to bezpośredni wpływ. Zaatakowali od początku dnia, co przyniosło efekty. Po 18 S-ach ich przewaga wzrosła do 25 sekund. Ciąć wyjście. Gryczyński z Burkackim liczyli, że utrzyma się deszczowa pogoda z końcówki pierwszego dnia. Nic z tego, trzeba było walczyć na suchym. Efekt, coraz większe straty do lidera. Kuzaj z Górskim od początku drugiego dnia próbowali utrzymać doskonałe trzecie miejsce. Fuchs atakował i na każdym OS-ie odrabiał po kilka sekund. Niestety nie dane było naszej eksportowej załodze się bronić, bowiem na 17 odcinku specjalnym eksplodował silnik w ich lancerze. 30 prawy, 2 późno, zacisk ciąć. Prawy minus, zostań 30 prawy, 2 późno, zacisk ciąć. Jak już wspominaliśmy, Fuchs i Ziemski wzięli się od początku dnia do roboty. Regularnie odrabiali straty do Kuzaja, a kiedy ten odpadł, awansowali na trzecie miejsce. Taką pozycję zajmowali po 18 OS-ach. Gieruszczak i Skrobot, podobnie jak Kuzaj, pożegnali się z rajdem. Do 17 OS-u wyruszyli z pękniętą tarczą hamulcową. Wypadli z drogi, przelecieli przez dach, w konsekwencji czego musieli wymienić rozbitą szybę i przekroczyli limit spóźnień. Na niepowodzeniu Kuzaja skorzystali i tak świetnie jadący Herba i Ratę. Awansowali na pierwsze miejsce w grupie N. Po 18 odcinkach ich przewaga nad najbliższym konkurentem wynosiła niemal 1,5 minuty. W aucie Zaborowskiego i Malca pojawiły się te same kłopoty, co na rajdzie warszawskim. W konsekwencji zostali wyprzedzeni przez Świebodę. Po 18 OS-ach trzecie miejsce w Ence. Świeboda ze Skorupą od początku drugiego etapu jechali nieco ofensywniej, co wobec wycofania się Kuzaja i problemów technicznych Zaborowskiego dało im drugie miejsce w grupie N po 18 odcinku specjalnym. W dalszym ciągu 9. pozycję zajmowali Gielata i Baran, mimo iż zostali wyprzedzeni przez Steca i Wierzbołowskiego. Wierzbołowski i Lepiarz znacznie przyspieszyli, zdecydowanie lepiej. Czuli się na znanych od lat odcinkach. Sprzyjające okoliczności i rzeczywiście szybka jazda pozwoliła awansować im na 7. miejsce po 18 OS-ach.
14 sekund i jedną lokatę za nimi zajmowali w połowie drugiego etapu Stec i Bromkę. Zasłużenie, jechali naprawdę dobrze. Ficoń i Ochman byli kolejnymi pechowcami tego dnia. Na odcinku 17 uszkodzone zawieszenie i oś napędowa nie pozwoliły im kontynuować jazdy. Pinelles i Knapik po pierwszym dniu tracili do Steca 10 sekund. Po 6 odcinkach drugiego etapu strata urosła do ponad minuty. Sztuka i Cieślar mieli kłopoty. Na najbardziej pechowym w rajdzie odcinku 17 stracili tam ponad 3 minuty i musieli odrabiać straty. Dla Poletyły i Ścicińskiego rajd zakończył się na 13 odcinku specjalnym. Dalszy ciąg dnia to wciąż wspaniała jazda Kuliga i Barana. Mistrzowie Polski nie dali sobie odebrać zwycięstwa, czym przedłużyli szansę na obronę tytułu. Oj, jeden z trudniejszych rajdów, w jakich startowałem. Bardzo się cieszę, udało się nam doprowadzić ten sprzęt do mety na pierwszym miejscu. Ciężko było, Robert dzisiaj rano zaatakował. Jechał bardzo szybko, ale broniliśmy się dzielnie. Gryczyński i Burkacki nie byli w stanie wyprzedzić załogi Renault. Zajęli drugie miejsce. Przed rajdem karkonoskim zostało im jeszcze 18 punktów przewagi. No tak, no próbowaliśmy wygrać ten rajd, ale niestety to nie było możliwe. W tych warunkach to nie było możliwe. Dzisiaj pracujemy cały dzień ciężko, ale praktycznie wygrywamy tylko OS pod tytułem Zamarski. A reszta to sekundka, to dwie, to parę dziesiątych, ale jednak w plecy cały czas. Trzecie miejsce dla Fuchsa i Ziemskiego. Ich strata do Kuliga wyniosła co prawda 4 minuty, ale trzecie miejsce w tak trudnym rajdzie to wielki sukces tej załogi. Odcinki bardzo fajne, bardzo techniczne. Pogoda dzisiaj jasna, bo cały czas sucho, ale wczoraj była bardzo mieszana, także to dodatkowo utrudniało. Niezwykle szczęśliwi przyjechali na metę ostatniego OS-u Herba i Ratę. Zwyciężyli w grupie N, a w generalce zajęli 4. miejsce. Właśnie Herba jest. Przyznam się szczerze, że zaczyna mi się z powrotem jeździć fajnie, no N-ką. Naprawdę jest dużo radości z tego, że wygraliśmy N-kę i to z olbrzymią przewagą, bo ponad 2 minut. Zaborowski i Malec mimo kłopotów dojechali do mety na 6. miejscu i 3. w grupie N. Trzecie miejsce w grupie N? Tak, trzecie, ale myślę, że pechowe, bo mogliśmy zająć 2. miejsce. Świeboda i Skorupa spokojnie ukończyli rajd na 2. pozycji w klasie.